mamy najnowocześniejszy szpital w Polsce w tej chwili. Czy to jest szpital największy? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on jest skrojony na miarę potrzeb. I tutaj wszystko się zmieni, bo SOR, OIOM, już nie mówię o bloku operacyjnym, przestrzenie, jakość hospitalizacji. No, jest to po prostu niebo do ziemi, więc no, daje mi osobiście to wielką satysfakcję, ale najważniejsze, żeby tu byli leczeni pacjenci, żeby ci pacjenci zawsze otrzymali to, co jest potrzebne, czyli fachową pomoc, tą medyczną, ale też empatię ze strony personelu. To jest niezwykle ważne, żeby pacjenci dobrze się czuli w szpitalu. Nie byli intruzami, ale byli po prostu gospodarzami. Przede wszystkim zmienią się warunki dla pacjenta. Pacjenci w tej chwili leżą stłoczeni w tym starym szpitalu o 4-5 osób, 25 na 25 metrach. Teraz będzie dwóch pacjentów w jednej sali najwyżej. Plus super nowoczesny sprzęt na bloku operacyjnym, 12 sal operacyjnych, sale dla kardiologii inwazyjnej, dla neurochirurgii, dla chirurgii naczyniowej, także no, super nowoczesny. Ja się cieszę, że doczekałem tych czasów, bo bardzo, bardzo pragnęliśmy, żeby zmienić zasady też leczenia i diagnostyki, bo proszę pamiętać, że w tym obiekcie teraz jest wszystko. Pełna diagnostyka i pełna możliwość terapii. No cóż, no radość przede wszystkim, tak? To była trudna inwestycja, wbrew pozorom, prawda? Bo teraz jak się chodzi, ogląda to wszystko, no to ładnie wygląda, to jest nowe, świeże, pachnące i tak dalej, a my, czy inżynierowie, którzy chodzą po budowie, patrzą na to troszkę inaczej, a tu był problem, tam był problem, tu żeśmy rozstrzygnęli i tak dalej. Jestem bardzo dumna, nie tylko jako przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale przede wszystkim jako mieszkanka tego województwa. Mamy miejsce na miarę XXI, a śmiem twierdzić, że może i XXI wieku, w którym zarówno lekarze, pielęgniarki, administracja, jak i przede wszystkim chorzy będą mogli pracować i leczyć się. W tej chwili to jest po prostu bezcenne. Szpital powstaje z myślą o obywatelach, bo też Unia Europejska powstała i istnieje dla swoich obywateli. To jest wielny projekt ilustrujący prawdziwy cel polityki spójności, poprawa jakości życia. Najważniejsza jest rozmowa, dialog z personelem, z lekarzami, którzy wszyscy, nie tylko chirurdzy, wyartykułowali swoje oczekiwania i chcieli się podzielić z tymi oczekiwaniami. Zaufali mi i zarządowi województwa, i sejmikowi, no, że może stanie się cud. Taka moja przekora sprawiła, że nie dość, że ten szpital rozbudowaliśmy, to tak naprawdę burzymy stary, bo ten za mną jeszcze, który stoi jeszcze tej części starej i też będzie ostatecznie zburzony, więc to nie jest koniec już tego, co tutaj się działo i będzie dziać na tym placu budowy. Symbolicznie cały obiekt. O, piękna sala. Tu kapelani i tak będą się święcić do Panu Błogosławie. Aby tu każdy wracał do zdrowia. Amen. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.